Dobry je to baćka, co jak sawer miele, a jak so za ziemię. Podze wnet wesely, pójdzę na wesely, nie so krowa cely, sawer sadnie sobie w kuce i to baćka bodzę mu. Pójdzę na wesely, mięso krowa cely, ksawer sadnie sobie w kuce i to baćka bodzę mu. No jak określić taką osobę jak pan, która wyrabia tabakę? Tabakier? No nie, ludzie różnie mówią. Tabacznik, nie tam tak, czy o mistrza. Jak to się zaczęło z tą tabaką u pana? No z tabaką, no to jeszcze no, dziadkowie zażywali tabaki, to pamiętam. Ja to tak jeszcze tam, tak malutkim byłem, to tam zawsze podkradałem i to się zażyło troszkę i tak, no człowiek wtedy, no po tym kichał. A te pierwsze momenty, kiedy zaczął pan sam wyrabiać tabakę? No jak sam, to tak w latach, no 80., koniec lat 80., nie? To zacząłem tam po prostu trochę liści, tam dostałem tam z plantacji, nie? I tak sam, no mieliłem tam dla siebie tak po prostu, nie? A później już jak się po prostu rozpoczęły się Mistrzostwa Polskie zażywania tabaki w 2003 chyba trzecim roku, wtedy już tak na większą skalę to człowiek już był zapraszany przez inne gminy na różne festyny, konkursy różne, nie? I tak człowiek tą tabakę już zaczął mielić na większą skalę. Na Kaszubach to wszyscy robili. W każdym domu, gdzie to tabakę zażywali, każdy miał taką donicę, mieli i tabacznik, i liście. Sami nieraz to kiedyś to sami sadzili tą tabakę, siali, nie, bo takie małe ziarenka są, i suszyli, i mielili, nie. Przeważnie buczny zalany spirytusem, to był taki aromat, bucznówka, tabaka, nie. Śliwki suszone, zalane spirytusem, tak samo była tabaka taka śliwkowa. Sosna na przykład, jak była na wiosnę, sosna kwitnie, takie zielone, takie brązowe, takie są te końcówki na młodych sosnach. To się zrywało, to jest taka żywica i to wtedy też tak samo się zrywało spirytusem i wtedy tabaka sosnowa jest, nie? Jagody z jałowca, zerwa się zielone i zaraz spirytusem, wtedy jest tabaka jałowcowa, nie? Zapach jałowca, nie? Czy to baćny lasta sosia? Ty so ciesi, moja Adasia. Jak są lasta wesesiony, ty są w danica włożony. To bacznikiem lasta krucec, to do zdrowia mojeś nawrócec. Cie tobaka jest mielony, ty jest szprytem nakrypiony i jest się rys przemisiony. Przez to cały zażywoni, błega chwylum, płe cichonim. Bo jak tak kto zazie taki tabaka, tą gość jakiś, nie, to zażyje tą tabakę i zacznie kichać. I przy kichaniu zawsze się mówi, Boga chwali. Jak się kichnie, to się mówi, Boże daj zdrowie, a ta osoba mówi, Bóg zapłać. Jak tabaka jest zmielony, ty sobie weźmie tyłek kusk szpryty nakropić, trzeba tyłek tak uspłelić. I jeszcze rys trzeba tyłek przemieszać z tym tobacznikiem. Aromat był dobry. Sadkłę sobie trzeba i wtedy przesywamy. Jak je przesunę, to grubsze rzeczy to się tu wsypuje z powrotem, a to jest specjalny taci róg, ty sobie tabaka bierze i sobie próbuje ci najdobry. Dobro to baćka, co ja w rogu nosia, co rozzazieja, do górę płedniosa. I tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy. Każdy, kto tabakę zażywa, to musi mieć taką chusteczkę. Dlaczego taka osoba, która zażywa tabakę, musi mieć czerwoną chusteczkę? Czerwona w czarne kropki lub w białe kropki. No bo jak taki Kaszuba zażywa tą tabakę, czyści ten nos, bo takie białe, te normalne chusteczki, jak były to z materiału, to było widać brud. Na tym nie ma widać. To się tak trzeba najpierw wyjąć tą chusteczkę, trzeba trochę, żeby spadła ta tabaka, nie? I wtedy w ten sposób tak.
nos się wyczyści, ładnie się złoży, tak? I wtedy może, jak nos wyczyszczony, może tą tabakę zażyć. Panie Andrzeju, czy prawdziwego kaszubę można poznać po tym, jak zażywa tabakę? Tak. A w czym taką tabakę się trzyma, nosi? No w tabakierach. To jest ciężko trochę zrobić tabakiery samemu. Na czym to polega? No, tabakiera to jest z krowiego roga albo z byczego roga, to jest, ją się gotuje, to jest róg po prostu. Musi go wyczyścić ze środka i go wygotować i wtedy go się na imadle go się płaski robi, później się jeszcze raz takie kliny wstawia z jednej strony i, później, i wtedy to się gotuje, się wygina w takim specjalnym, to jest taka praca, się zgina jeszcze raz i takie śruby są, to się kręci i pokazuje i wtedy to się wygina, no, głowa, żeby to wszystko tak wyglądało jak ta bakiera, nie? Bo niektórzy robią, na to się mówi, na sprzedaż, to tylko zgięcie, trochę wygięcie, więcej nic, a takie ta bakiery w srebrze, w różnych, czy koniki, nie koniki, buty takie, to kosztuje trochę roboty. Kiedyś było w ten sposób, nie? Jak tak rolnik z rolnikiem się sąsiad spotkał, w niedzielę tak przeważnie kiedyś chodzili, tak, no, tak po południu, no po polu tam, no, przy miedzie się spotykali, to tam ten sąsiad dał temu zażyć, no dzisiaj jest moja tabaka, zażyli tą tabakę, no mówił, to na tydzień będzie moja tabaka, nie? I tak po prostu w ten sposób było zażywanie tej tabaki, nie, kiedyś na Kaszubach, tak jak rolnicy się spotykali, nie? Czy na różnych targach, rynkach gdzieś, nie, to zawsze w kartach, jak się w karty grało kiedyś, nie, czy w różnych barach, nie, tam to tak. Tabaka to jest takie, taci zele, to na Kaszubach są zażywy nawet w kwestele. Tabaka to jest proszek nieszacowany, zażywy go każdy, ksuc, organista, człowiek spracowany. Jak chłop dobry nos do tabaci, to on daje białce dobry znaci. A jak chłop smy pożudnie tabaci zażety, ty wieczór do białci chwytko naki. Sam pan to wymyślił, czy to? No to jest tak wymyślone trochę. To człowiek tak tą tabakę miele i wtedy są tam różne rzeczy, do głowy przychodzą różne takie myśli, nie? Czyli nie tylko wyrabianie tabaki, jak również perfekcyjna gadka kaszubska, no i takiego humoru kaszubskiego. No tak, nawet mam jeszcze nuty tabacznika mam. Tu jest pokazane po prostu wszystko o tabace. Po prostu, co to jest? Tu jest zdenica, tu są liście od tabaki, tu są rogi, tu jest tabaka na kupce, tu chusteczka czerwona, czarne kropki, tabaka, taki no, duży nos po prostu, góra tabaki, dół tabaki, cała, pół, tu są te tabaczniki. To je krótci, to je dłydzi, to kasiepski denica, to są laste, to są rodzi, to łyzny ci tobaka, łyzny ci tobaka, lasterodzi, króci, dłydzi, to kasiepski denica, to je śneptych, to je róg, to je znaczny nos tobaczny, znaczny nos tobaczny, śneptych róg, łyzny ci tobaka, lasterodzi, króci, dłydzi, to kasiepski denica, to je góra, to je dół, to je cały, a to pół, góra, dół, cały pół, łezny ci, tobaka, lasterodzi, króci, dłydzi, to kasiepski denica, to je mały tobacznik, to je wieldzi, to są instrumenta wszelci. Nie taci zele, nie łesia co wuny, na całym świecie przed czym lecą z nimi. Pewno każdy z was już dziś, pewno każdy z was już dziś, pewno każdy z was już dziś, pewno każdy z was już dziś. Dobro to maćka, co ja w rogu nosia, co rozzażeja, do góry podniosa. Ci tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy, ci tyś w rogu, co świcy. Jak co rób świcy, zagniewają, dzieniu to baci, lechłe w rogu mają, rób złego.